Hej, cześć, witajcie w DeLongTark Winterview w kolejnej części. I ostatnio nam się tutaj zawalił sufit na głowę. To musimy się stąd wydostać. No, chyba to jeszcze nie koniec. Nie wiem, czy to mnie zabije. To nie jest niebezpieczne, dobrze. O, może Jace tutaj jeszcze coś dodać. To się tak świeci na czerwono. Tak świeciło? Raczej nie. Dobra. A czy my mamy noc? No tak, mamy noc, przecież zorza jest. Nie ma dzień zorzy. Przynajmniej w grze. No to już znaleźliśmy wyjście. Klucz to BlackRock. Oj, coś mi się wydaje, że to będą wielki. No jesteśmy po drugiej stronie. Tam wchodziliśmy. Teraz tędy wychodzimy. No nie, jeszcze brakowało nam zorzy. Jak nie śnieżyce, to i zorze. Dobra, tędy. O nie. No może wyłączę już moją lampkę. Paliwo się nam skończyło. Prawie. Może weź broń jakąś. No, załaduj najlepiej. Spinanie. Akurat zdążyłeś, Will, przeładować. A mi jest ciepło. Dawno nie było zorzy. W ogóle pierwsza zorza w tym epizodzie. O, wcześniej to były przeważnie śnieżyce. Dobrze, zobaczymy, co nas tu spotka. Ciągnie się ten tunel, wyciągnie. Wiesz, nie wyjdziemy gdzieś na tego niedźwiedzia tam. To jakiś znak? To jakaś cywilizacja, bo to jakiś znak stoi. O! O, strefa wspinaczkowa zapewne. Dobra, ale jeszcze sprawdzę. Tutaj mam jakąś jaskinię. Oj, ktoś tu leży. Thank goodness. Pewnie myślał, że go ta latarka uratuje. No ja też tak myślałam w drugim rozdziale. Że to będzie odstraszać wilki. No to tak nie zadziałało specjalnie. Dobrze. Dobrze, ktoś znowu się wali. No, fasolka. Napój? A, okej, tak. Nie to wyglądało. A czy ja wiem? Może bym sobie tutaj pospała, bo... Tak po prawdzie to... Jesteśmy zmęczeni. A, Jezu, Will. Właśnie nie wiem, zastanawiam się. Chyba pójdziemy, bo... No ale później gdzie będziemy spać? Bo te wilki... Jest środek nocy. No i tu mamy zejście. Się zmęczymy jeszcze bardziej. No, zobaczę, czy to jest dwustopniowe, czy jedno. Mamy tylko jedno, czy więcej tych linii. O! Przepaść.
Wątpię, żebyśmy to zaszli, no właśnie. Będziemy musieli tam na skarpie. Oj, tam jest drugie zejście. Chodź, 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 chodź. Chwilnie. O nie, o nie. Wypchało mnie. Nie. Wychodź, Will. Nie możemy. Chciałam spać do jaskini. Uch, dobra. Dobra, to tyle będzie tej zorzy. Tylko na chwilkę idę spać. Biegnij, Will. Idziemy spać do jaskini. Bo jak mam schodzić w bielinę. Ale to będzie ciężko. Ciekawe, dlaczego umarł ten ktoś. Dobra, Średnio bezpiecznie jest tutaj. Może jednak rozpalę ogień. Tu mamy drewno. Gotowane, to lepiej. Chociaż jest zorza, to nie powinna się pojawić śnieżyca. Dobra. Może pośpię takie... trzy. Zaryzykujmy. Już jest bardzo zimno. Gdzieś tam wiatr się ruszył, ale... może nie trzeba będzie rozpalać. Trzymamy zorze. Dobra, ale chcę jeszcze pospać. I trzy. Aby się nie włączyła znowu śnieżyca. Ok, jesteśmy wyspani, jest dzień. Ciekawe, może by było fajniej iść w zorze, no ale jesteśmy tacy zmęczeni. Jeszcze dwie liny przed nami. Znaczy ja mam kawę. Mam, dobra, to wypiję sobie tam. Teraz nie jestem spragniona. Niepotrzebnie to się napiłam do końca. No nic. Tu też jest jakieś przejście. Chyba jeszcze sprawdzę tu. Ciekawi mnie, czy coś tam znajdziemy. Też nic. Jeszcze tu nie byłam raczej. To jak grzybków. I chyba tyle, tak? A nie, tu jeszcze jakiś plecak jest. No to przynajmniej... to tak zwolniłeś, Will. O, chyba pod wiatr idziemy. Tu, tu mamy jakiś plecak. Sobie zobaczmy. No proszę bardzo. Rękawiczki. Gdzie była niespodzianka. Dobra, wiecie, jestem taka tak bardzo przeciążona. No tak trochę. Dobra, zostawimy to drewno. Patyki też. Dobra, to może jeszcze tam coś zjem. O, nie potrzeba. I tyle tego drewna. Za chwilę będę pewnie narzekać, że śnieżyca i drewno mi potrzebne. Ale widzę, że jest słoneczko, to mam nadzieję, że idziemy w końcu jakieś słońce. Też trochę wieje, ale to nic. No i dobra. Zjemy, co się da. Co tu jest najciężejsze? Ja też wodę. Boję się trochę to jeść. Zachorujemy. Zjem tu najlepszą. Jeżeli mi zatrucie wejdzie, to bardzo szybko energia nam spadnie i znowu będę musiała spać.
Czekaj, coś tu jeszcze. O, 4 tkaniny. A, czy mi to będzie potrzebne? Nie wiem, czy te nożyce mi są jeszcze potrzebne, no coś. Musiał coś przecinać. Może jedną flarę. Dobra, tak. Dobra, to jeszcze jedną. Tu jeszcze. Nie mogłam ten proch zostawić, ale mam napoi. O, to już mamy. Zostawię wodę, bo wodę można szybko zrobić. Mamy jakieś ubrania. Właśnie to mogłam. Mogłam zebrać. Nie zmarznę tutaj. No i ubierzemy te rękawiczki. One są ciężkie. No, w sumie już mi coś tam się poprawiło. Czy coś jeszcze? Może tych nie będę używać aż tyle. No i wystarczyło. Najwyżej tą książkę jeszcze zostawię. O! Nic, czego byśmy... Bez czego byśmy nie przetrwali. A, miałam kawę się napić, to nie. Dobrze, że tą sakwę mamy. Może było ciężko się dostać tym wszystkim. Ja nie wiem, czy mamy taskać jeszcze te nożyce. Nie wiem, czy będą jeszcze jakieś zamknięte bramki. Czy tu były jakieś zamknięte bramki? Raczej nie spotkaliśmy żadnej. Okej, to może... Okej, Will. Może w końcu się napić tej kawy, dobra? Bo mówię, że się napijemy, a nigdy tego nie zrobię prawie. To co mówię. Zawsze wychodzi, że o tym zapomnę, albo jakoś coś innego się stanie. Nie robię czego innego. Okej, ale chyba Kalina. Ale przynajmniej to nam skróci trochę podróż. Tylko będziemy teraz chyba w tym korycie rzeki. O niej nie żadny śnieżyc. Proszę, żadny śnieżyc. Wow. Oj, to sporo ich tu jest. Tam widzę jakąś jaskinię i tam z góry widziałam, że jakieś ciało chyba leży. O, chodź, panie wilkocie. Uciekajcie, uciekajcie. Idź tam sprawdź. To jest chyba ciało. Mamy jaskinię. Jak już tu jesteśmy... A, to chyba jest tylko jeleń. A, to nic. A, to coś lepszego. O, plecak? O. Cholera, ale czerwona. No dobra, pobiorę. Węgiel, nie. Okej, nie wiem, czy to widzicie, ale tam jakiś dymek, bo teraz się to... Nie, dalej jest. Co mi się stało? Dobra, tutaj miały wielki swoją ucztę. Dobra, i tak muszę iść tamtędy. Ach, panie wieczku, leci pan pod lupę. Tak śpieszno pan na drugi świat. Panie, ty też? Ach, no i wszystkie poszły. Pewnie jakaś rodzina była. Tamten tak biegnął na mnie. Tam jest jeść. To już wolał zginąć. Okej, szybko wychodźmy stąd. Strasznie
Ale gdzieś nisko się czuję. W tym wszystkim taka nisko. Nie wiem, czasami dziwnie, jakby tak. Nie wpadłam czasem gdzie. Dobra, to wodę jakoś. Czy ja wyjdę tam, gdzie wychodziłam? No to nie tędy. Tu z tej strony. Tam, gdzie wychodziłam. Nie, bo tam też się nie dało przejść, bo tam był wodospad. To ciekawe, którędy to wyjdę. Dobra, zobaczymy. Znowu marzniesz, pójdzie. Znowu marzniesz. Okej, okay, przechodzimy. Dobra, jeszcze tutaj się trafi ciekawego. Jeden wodospad pokonany. Teraz tutaj. Tutaj jakieś fajne przejście. Wyrzuciłam praktycznie wszystko drewno. O, tu jest ciepło. A już przestało być ciepło. Wyrzuciłam wszystkie drewno i teraz nie mamy jak ognia robić. I co teraz? Chodzi, że ja bym chciała tutaj przejść. Tam się nie da zablokowane przejście. Jakoś tu w górę iść. Coś tędy. Znowu wchodzę. A nie, jest lina w górę, o nie. Radę chodziłem. No, to nie możesz. Co? To było. No, wiesz. Dlaczego nie mogę tutaj wyjść? Okej. Okay. W końcu się udało. Dobra. O. Pora teraz cały, miejmy nadzieję, że nie. Czekamy, aż się dopełni do... Ten... Na pełną rękę, że będę mieć, bo to tam trochę wysoko jest. Bądź szybko to dotykaj. Nie mamy czasu, bo zimno ci. Gdzie myślisz, tu będzie stać? Spocznij. Dobra. No, przynajmniej jest ciepło. Dobra, idziemy. Spinaj się, Will. Nie wiem, gdzie wyjdę, ale gdzieś na pewno. Okej. Okay. No, nawet szybko się poruszam jeszcze. My dziś nie usłabniemy tam na sam koniec, tak jak ostatnio. No. W sumie nie ostatnio, bo to było parę odcinków. Temu. Okej, czyli chyba już coś... jest odwrotu ścieżka, tak? Czy ja mam coś do zrobienia? No nie mam jeszcze nic. Znaczy już nic nie mam. Dobra, ujęłam się. Czekaj, czy on jest tu, czy tam? No, zobaczmy na mapie, gdzie ja tu jestem. Czekaj, czekaj, czy ja wyszłam gdzieś na tyły Blackrock? To jak ja bym wiedziała, że to jest takie przejście. Nie, bo nie mogłabym, bo tam było zostawione to przejście, bo ono się zawaliło. Nie, to nie da się ominąć, ale coś mamy ciekawego. Mówię, to skałędzie. So cold. Just wanna lay down for a bit. Widok. Co to zjadło? No tu można pospać.
Coś ciekawego? Nie. Idziemy dalej, Will. Aż się zmęczyłam. Ale dobra, no wychodzi na to, że nic już więcej nie zrobimy. Coś tutaj można znaleźć, tak. Musi ta głoda. Ale chyba nie tylko gdzieś tam spaść. Można tutaj zejść. Tak, więc dobra, Will, dobra, już nic nie będę zwiedzać. Już idziemy, dobra. Tylko mnie tutaj ciekawiło, co to jest. Ale jak ci jest tak zimno, to już idziemy dalej. Mam nadzieję, że Jace już zrobiła, co miała zrobić. Nie wystarczy jej tego czasu, bo wydaje mi się, że to mi zeszło dużo, poszło dużo szybciej tutaj dojście z powrotem. No ale przynajmniej jakieś ciekawe miejsce. Gdzie to jestem? A, z tyłu Blackrock. Ja myślałam, że wyjdę tam koło tych wilków, ale nie. To tu mamy... Sekretne przejście. No co my zrobimy? Jak mamy teraz to załatwić, żeby to nie wybuchło? Widzicie, jak mu oddamy te detonatory, to on czasem nas nie zabije od razu. Nie wiem, czy to jest dobrze tam podchodzić i rozsądne. Okej, to są ci ludzie, których pozabijali. Tyle. Teraz. Jesteśmy bardzo. Something's making me feel tired. Tak wiem. Wezmę patyk, gdybyśmy musieli coś rozpaść, ale teraz musimy wrócić do celi, czyli musimy wszystko na wszystkie nasze rzeczy zostawić. Może mi coś podpowie, gdzie mam to zostawić. Wychodzi na to, że to już jest droga bez powrotu. Bo jak powiadam, miałem o tym, że zobaczy, ukończyłeś już wszystko poboczne. Znaczy, że już nie będzie można wrócić. No dobra, Will, musimy w końcu zakończyć twoje wędrówki. A co one się tak tam zgromadziły? No nie będzie tak się prosto tutaj dostać. No oczywiście, że komitet powitalny Blackrock musiał przyjść. No. Okej, okay. Wy też wszyscy chcecie umrzeć? Okej, okay, jeszcze pewnie tamtego. Nie wiedziałam, panie Wilczku, bo pan coś tak w niedobrą stronę poszedł. Dobra. Bardzo w ogóle. No tak, mam tutaj dość. I coś miałam mówić. A właśnie, pamiętacie, jak mówiłam tam tą osobę w tej przyczepie, co tam się zacięło i był bug. Linda. To ona prawdopodobnie umarła. Przez wykrwawienie się, bo tam był wilk i pewnie ją zaatakował. Została ranna, ale nie zdążyła się uleczyć. Po prostu tam wykrwawiła. Rewolwer miała do obrony. No ale, dobra. Znowu mi się pojawi, żeby zostawić... Ukończyć wszystkie zadania, zanim wrócisz do więzienia. Tak, zrobiłam już to, już więcej nic nie mam. Bo ja... Czy ja chcę? No nie wiem. To jest istotne to. Nasze... cenne rzeczy. No też... To też musimy zostawić. Te skarpety, nie wiem, czy nam ukradli. To...
To zamienimy na tą naszą. Ona jest tutaj. Okej, okay, bo spodnie gdzieś tam zostawiłam, a boję się, że jak te ubiorę, to nam zabiorą. To będziemy tak robić. Tutaj też. To już się nie zmieści, tak? Okej. Okay. Coś tam jeszcze mogę włożyć, tak? O, to się jeszcze zmieściło. Dobra, i to chyba tyle, tak? Jeszcze coś? Dobra. Uch, chwila jest, tylko by mnie nazbierali. I... Albo mogę przycisnąć, żeby przenieść wszystko, ale to, co mam ubrane, to zostaje. No dobra. No to chodźmy, robię. Ja nie wiem, chyba powinnam zabrać jakąś broń. Zobaczymy, co się to. I'm so cold, I'm warming up again. Tak, tam widzę, że już chyba na mnie czekają. Oj, to wszyscy. So, pilot, did you finish the job? I found the detonators. Jednak powinnam zabrać broń. Well, I guess the warden was telling the truth after all. Now what? Now, we blow a hole in the wall. But first, let's you and I have a little chat. Hey, Mathis. I did everything you asked. Oh, I know, pilot. You've been a good dog. But every dog has its day. Whoa. Wait, fellas. Okay, może jednak mogłam sobie wziąć broń. Jednak znowu coś panie zamknęli mnie. So, here we are again. To co się znowu stało? Yeah. We have to stop meeting like this. Me tied to a chair. Oh yeah. You acting crazy. The problem I have, pilot, yeah, is that you keep lying to me. I don't know what you mean. You see, that's exactly the kind of thing that pisses me off. First, you pretend not to know anything about the case. I really don't. Then you go around behind my back, purposely trying to mess up my plans with an accomplice. Oh. Mathis, I... Shut your mouth! Nic nie powiem, mówię. All I hear are lies. I know trzeba everything. Oh. Panie Franklin. You monster. He didn't do anything. I know. He was so innocent. Just one of the good guys. But he sang like a bird when we laid into him. He couldn't give you and your friend up quickly enough. I know about your pathetic activities to slow me down, Mackenzie. He makes me laugh because the only reason I kept you alive was I thought you could fly us out of here. Back to the mainland. But I'm starting to understand that here... Here, we can be kings. Back there is nothing but fire and cold. The old world. My crew and I, we're gonna rule Great Bear. Nobody can stop us. Not you, not your friend, nothing. We aren't going anywhere. So you've outlived your usefulness to me, pilot. And when I'm done with you, I'm going after your little helper. No, nie, Will. Tak po prostu... Nas uratował. Jace, chyba nas uratowałaś. Will, znowu mamy związane ręce.
Dać radę coś zrobić. O, dobra. What the hell is going on? No, wybuchło chyba przedwcześnie. O, to się roztrzaskało, dobra. To uciekajmy. Mogę lampę? Niestety. Pan Franklin źle skończył. Podobnie byśmy skończyli. Tu. Idźcie teraz, no na pewno nie tam chciałam. What happened? The detonators. They blew too early. My nie powinniśmy uciekać. The guys fucked it up. You assholes! Solitary? They're clearing the rubble. Can't see shit for all the smoke right now. There's fire everywhere. O nie, nie, nie. I suppose you're pleased with yourself. Ja nic nie zrobiłam. You better hope nothing's happened to my... Ja nic nie zrobiłam. I am going to destroy everything you love. Okej, to wiemy, co się już nie stanie. Na samym końcu. Max? Whatever you're gonna do, you better do it soon. Warden's office. Hard case. Okej. Dobra. Ale kasetkę znajdziemy w kolejnym odcinku.